Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Słuchaj, szukam pędzli, kurczę, bo detailinga już nie ma. I szukam pędzli, które by mi go zastąpiły. Na pierwszy strzał automotive car. Taka sytuacja. Tutaj wiadomo, tak to wygląda i inna nazwa firmy, no wiadomo, no a kilka firm ma podobne, nie? Jeżeli chodzi o te pędzle. I teraz tak, bardzo mi te pędzle przypominają, zobacz, stary Shiny. No właśnie. I teraz tak, co robimy? Ten już jest wysłużony. No i to będzie podobnie. Pędzel sztywny, tak jak Shiny. Jakość wykonania spoko. Tutaj moim zdaniem będą za sztywne. Ten z myślą o felunku. Zobaczymy, jak się będzie układał. Ten o jakichś zakamareczkach. I ten. Ten mnie interesuje. Też sztywny. Kurczę, do czego by tu porównać? Co my tu mamy? Nie. Tu, to. O nie, sofcik. Sofcik delikatniejszy. Czyli ten też strzał w kolano może być. Dobra, słuchaj, bo wiadomo, że to inaczej będzie podczas pracy. A, jeszcze jedna rzecz. To ten słynny, kurczę, z Action pędzel. I teraz... No to ten z Action wydaje się, jakby był delikatniejszy, ale to wiesz co? No zobaczymy, no zobaczymy. Dobra. Słuchaj, postaram się nimi trochę pobawić. Na pewno wrzucę jakieś urywki z zabawy tymi pędzlami. A na koniec będę chciał się wypowiedzieć, jaki widzę. Bo kurczę, za te pędzle wszystkie dałem z wysyłką, słuchaj, 50 chyba bodajże 6 zł. Ten odwieszę. Wybacz, ok. 56 zł dałem za te wszystkie pędzle. Z myślą, patrząc na ten kolor, jak kupowałem, właśnie o Shining, bo... On mi służył do tar removera i czas myślę, że go wymienić, bo on już się naprawdę wysłużył. Więc prawdopodobnie te pędzle właśnie mi zastąpią Shiny'ego. A ten kupiłem typowo z myślą o felunku. I nie wiem, bo bardzo mi przypomina Valet Pro. Bardzo mi przypomina, ale niestety jakość włosa chyba będzie tutaj odbiegać od jakości Valet Pro. No zobaczymy. No dobra, zapraszam Cię do dalszej części filmu.
Pobawiłem się trochę pędzlami. Cóż mogę powiedzieć? No, ten, co najdłużej używam, najczęściej, nawet się już zmył, to jeszcze się trzyma. Ten jest twardy na maksa. Do felk, zresztą do mycia zewnętrznego felk odradzam. W ogóle nie ma tematu. Najprzyjemniejszy jest ten, z tego względu, że jest mało włosa i nie jest tak sztywny. Praca nim też nie jest cudowna. Do szajniego trochę brakuje. No sztywne, sztywne. I teraz tak. Najczęściej używam tego pędza. Z tego względu, że on fenomenalnie siedzi na oponach. Tak, zastąpiłem softem ten pędzel, softa tym pędzlem do piany neutralnej 1 do 10. Rewelacyjnie, rewelacyjnie sprawdza się do wewnętrznego mycia felk. Ogólnie wszystkie do wewnętrznego mycia felk właśnie. Z tego względu, że są sztywne. Przepraszam, dojść do siebie nie mogę, bo byłem właśnie, jestem po treningu. Dostałem w kichę na rowerach, tak zwany spinning, ogień. I tym pędzlem jechałem Tar Remover. Rewelacja, naprawdę. Oczywiście cały czas mówię tu o wnętrzu felk. Jeżeli chodzi o plastiki w aucie, odradzam. We wnętrzu. Komora silnika. Owszem, te pędzle dadzą radę. Silnik jak najbardziej, ze względu na sztywność. Także, czy warte są swojej kasy? Kurde, no, to komora. O, ten już na przykład tutaj pęka. Zobacz. Kurczę, no nie pokażę ci tego. Już zaczyna pękać. Jakość wykonania słabo. Jakość włosa moim zdaniem słabo. Tak naprawdę do komory silnika to kupisz najtańsze pędzle i będzie to samo. Do wnętrza felgi też. To już wolę. O, ten, tak. Z Action. Zdecydowanie. Zdecydowanie jest fajniejszy. A cena niższa. Więc tutaj bez dwóch zdań. Ja osobiście tak naprawdę z tych wszystkich używam tylko tego do opon. Z tego względu, że jest twardy i fajnie wybiera brud. Tak jak mówiłem, mówiłem w jakimś filmie, wiem w którym filmie mówiłem. W filmie z odtykania powłoki Zarconite chyba, bodajże Q5, tak. Tak, dokładnie. Tam wspomniałem o tych pędzlach, że będzie o nich film, że ich używam właśnie, testuję. I jakbym miał kupić kolejny raz, nie. A co lepsze, jak kupiłem te pędzle, odezwała się po jakimś czasie do mnie firma. Jeszcze paczki nie odpakowałem, leży, będę dopiero odpakowywał. I to im napisałem, że ja już pędzle kupiłem. A to trzeba było się odezwać, ja się prosić o chemię nie będę. Nigdy się nie prosiłem i nie będę się prosił. Jeżeli ktoś ma ochotę wysłać, wtedy najpierw pytam, jaka kwota. Jeżeli jest cena fajna, oczywiście, że kupię. Jeżeli cena klasyczna, to nie ma sensu. Ale w większości firmy... O, pokażę ci to pęknięcie. Jeden i drugi pędzel. Zobacz. To jest tak. Tu zaczyna pękać, widzisz? Już. Tu już zaczyna pękać. Nie wiem, czy to dobrze widzisz. O, a tutaj to pęknięcie to już widać chamsko. A dużo nie było używane. Naprawdę. O, zobacz. Więc o czym mowa? Szrot. No właśnie. Jakość jest słabiuteńka. A tak naprawdę ten pędzel najmniej nim pracowałem ze względu na to, że jest najmniejszy. I zobacz. I już jest... I tutaj też już pęka. To się wszystko poobrywa. Najlepiej trzyma się ten grubas. Duży. Ten się trzyma elegancko. A i wykonanie tego pędzla. Tu też jest tak nierówno. Taki totalny Chińczyk. No, Chińczyk. No dobra. Nie będę przedłużał. Nie namawiam ci do zakupu. Z tego względu, że... Są słabe. Naprawdę słabe. Długo nie wytrzymają. Włos... znaczy ja osobiście, jakbym miał kupić z tych pędzli, kupiłbym ten największy. Z tego względu, że on się sprawdzi właśnie wnętrze felk. I to też uważałbym z tym pędzlem, bo na zewnętrznych felk... Znaczy on jest sztywny. I tak jak mam teraz zimówki w piano, na nie na pewno bym nie wskoczył. Nie ma opcji. Nawet i z kwasem. Że jakby, a chyba, że naprawdę gruby nalot, gdzie klasyczne pędzle już nie ruszają, wtedy ewentualnie, o widzisz, jeszcze mokre, używane niedawno, stąd rękawiczki, wtedy ewidentnie tak, można go wziąć i szaleć. A tak, kurczę, tu mi się podoba jeszcze jedna rzecz, a właśnie, ten pędzel. Fajny, przez to, że jest sztywny, fajnie zbiera, jak masz smołę na felgach, nieraz są takie grudy wbite, stare. I ten pędzel fajnie wybiera z tego względu, że jest sztywny. Tutaj ten pędzel się naprawdę sprawdzi. Lepiej mi się nim pracuje niż... jeszcze jedna rzecz. Ten pędzel fajnie też mi się nim pracowało przy Dejronie. Nie wiem, czy film już był.
Blue and Green. No fajnie. Dejrona prowadzi naprawdę elegancko. Super. Ze względu, oczywiście mówię o gęstych żelowych. Ze względu właśnie na sztywność. Dobra. Z mojej strony to wszystko. Tanie pędzle, słaba jakość, cyferki się zamazują, napisy firmy już też, tutaj praktycznie już nie ma. Tutaj jeszcze na tym się jeszcze broni, ale też pewnie zniknie. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!